Poniedziałek 18 sierpnia, godzina 11. Na ulicy 11 listopada tradycyjnie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej. O tej samej porze, kilkaset metrów dalej, rozpoczyna się także konferencja działaczy Kongresu Nowej Prawicy. Inicjatorzy przeprowadzenia referendum tłumaczą, że na nowo rozpoczynają procedurę zbierania podpisów. Uzbieraliśmy 15 tysięcy podpisów. Nie składamy wniosku, gdyż uważamy, że ilość będzie niewystarczająca. Mieszkańcy namawiają nas, byśmy zrobili właśnie powtórną inicjatywę i uzbierali dużo większą ilość zapasu tych podpisów, żeby doszło do referendum. Choć według informacji przekazanych przez działaczy Kongresu Nowej Prawicy udało się zebrać wymaganą ilość niespełna 14 tysięcy podpisów, sygnatury będą zbierane na nowo. Przeciwnicy Straży Miejskiej obawiają się, że urzędnicy weryfikujący podpisy odrzucą ich sporą część. Komisja powoływana przez Urząd Miasta nie musi się stosować do wytycznych Sądu Najwyższego, w jaki sposób liczyć podpisy. Oni sami sobie określają, które podpisy są prawidłowe, które nie. Jeżeli uznają, że niewyraźne imię czy nazwisko jest powodem do odrzucenia, to robią. Na konferencji nie zabrakło również tematu wykorzystania herbu miasta. Przypominamy, że prezydent Bielska-Białej wezwał działaczy Kongresu Nowej Prawicy do zaprzestania umieszczania herbu stolicy Podbeskidzia na ulotkach informujących o inicjatywie referendalnej. Uważamy ten zarzut za bezpodstawny i to nasze wykorzystanie herbu jest związane wyłącznie z tym, że podejmując taką inicjatywę referendalną, chcieliśmy ją umieścić w konkretnym miejscu. No trudno, żebyśmy nie poinformowali, wiadomo, że chodzi o Bielsko-Białą i to tylko temu służy. Czy drugie podejście Kongresu Nowej Prawicy okaże się udane? Zapowiedzi są optymistyczne. Niektórzy twierdzą, że uda się zebrać wymaganą ilość poprawnych podpisów jeszcze we wrześniu. Obiecaliśmy mieszkańcom, że doprowadzimy do tego, by referendum się odbyło. Będziemy robić wszystko, by się to odbyło. Dopiero jesienią przekonamy się, czy działaczom Kongresu Nowej Prawicy uda się doprowadzić do referendum.